I witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kokolino i witam Was kończyk na moim kanale. Ale po pierwsze, jeszcze tego nie róbcie, zostawcie suba oraz łapę w górę, bo lecimy po 25 tysięcy subskrypcji do końca roku. Bardzo mało czasu nam zostało, więc każdy, kto ogląda ten odcinek, udostępnia każdemu swojemu znajomemu oraz zostawia suba oraz łapę w górę dla zasięgu. Możecie napisać jakiś komentarz, będzie mi na serio miło. Ponad 90% osób, które ogląda moje odcinki, nie subskrybuje, więc jeżeli każdy by też zostawił suba oraz łapę w górę, to byśmy naprawdę mieli fajną liczbę. Dobra, ale nieważne, zapraszam Was też oczywiście bardzo serdecznie na NB, do której link macie w opisie, a przy rejestracji linku w opisie macie ten euro na start, więc jeżeli chcecie sobie kupić jakąś tanią gierkę, albo nową gierkę, albo doładowanie karty Shark do GTA, albo coś, na NB to macie serio dużo taniej i serio przy rejestracji linku w opisie macie ten euro na start i też macie też jakiś tam procent doładowania większy. Dobra, nieważne, jak widzicie, jesteśmy na PC-cie, fajnie, mamy tutaj czat i wszystko i nauczyłem się tańczyć dzięki jednemu z widzów, więc serio mega fajnie, fajna interakcja właśnie weszła. Albo komentarze właśnie mnie sporo nauczyły. Dobra, ale nieważne. Dzisiaj ogólnie spełniam jedno z większych oczekiwań, jak szybko zarobić w GTA 5 online dla początkujących graczy. Tu chyba będzie nawet taki tytuł, więc naprawdę mega kozacko. To nie będzie taki typowy poradnik, więc to będzie taki poradnik, którym sam wezmę udział. To będzie coś nowego na YouTubie. Nieważne, dobra. Po pierwsze musimy mieć milion z kawałkiem. Ja uzbieram na najbardziej ekskluzywny, na najdroższy, bo na najlepsze miejscówce się znajduje. Wchodzimy sobie właśnie tutaj na ten Maze Bank i mamy tutaj takie coś kup od. Mamy tutaj ten garaż tuningowy. Niestety na żaden styl mnie póki co nie stać. Będziemy go na bieżąco tam brać. Na malowanie też mnie nie stać, więc też będziemy na bieżąco tam ulepszać. Ale emblemat ekipy mogę sobie dać. O Jezu, dobra, nie, za drogo. Pracownicy, niestety, ale też mnie nie stać na żadnego pracownika. Dodatki. No, też mnie niestety na nic nie stać, ale mam nadzieję, że w przyszłości uzbieramy. Dobra, mamy tutaj czysty salon, kupujemy, zostało mi tam 9 tysięcy z kawałkiem. Dobra, teraz bierzemy sobie samochód, musimy tam podjechać. Dobra, będzie pewnie typowa cutscenka, jak to tam typowo w takich nowych miejscówkach. Ale to jest totalnie sztosiwo, bo naprawdę jak dla początkujących graczy, gdzie okazuje się, że sam jestem początkujący na komputerze. W ogóle fajnie chyba zrobić taką serię od drugiej strony, że nie, że ja wam pokazuję, jak już tam, że wszystko mam i wszystko się układa, tylko jakby od zera wam pokazuję na nowym koncie, nie na PlayStation, tylko na komputerze. No nie, że tak coś wam się będzie podobać. Dobra, jak widzicie, mamy już zaznaczone na mapie mniej więcej, na mapie to się znajduje tutaj. O, tutaj jest warsztat tuningowy. Tam najtańszy chyba kosztuje 1 600 000 albo 700, ale ja wolałem dołożyć i kupić sobie najdroższy. Z tego co pamiętam, to chyba był najdroższy w tej lokalizacji, więc lecimy sobie. Dobra, jakaś wojna handlowa, ale to mnie mało obchodzi, bo ja nie będę zarabiać na jakichś pierdołkach. Ogólnie, żeby ktoś nie wiedział i żeby nie było zaraz bulwersacji na komentarzach, gdzie zarobiłem taką wielką sumę, ten 1 800 000, mając rangę 29. Bardzo proste, zadania VIP-a, gdzie zawsze tłumaczyłem w odcinku, że zadania VIP-a są najłatwiejsze. Dobra, jak macie Kurumę, co też wam zawsze mówiłem na odcinkach, że kupujcie Kurumę. Kuruma jest najlepsza dla początkujących graczy. Kuruma plus zadania VIP-a. Macie od razu mega sporo siana, więc na serio moje poradniki same się przydają, bo sam z nich zacząłem korzystać, jak widzicie. Dobra, nieważne, jak widzicie, mamy tutaj już takie coś właśnie fajne o cutscenkę. Niestety, ale cutscenki się nie da pominąć, ale chociaż zobaczymy mniej więcej, o co tu chodzi. I z tego co wiem, to jest chyba nawet jedna początkująca misja, ale chyba mógłbym już nawet na tym miejscu skończyć odcinek, ale chyba sobie obejrzymy cutscenkę. Pewnie zapytacie, po co mi ten warsztat, o co tutaj chodzi i dlaczego go kupiłem. Po pierwsze, mamy tutaj bardzo fajne napady, gdzie mamy po 600, 700 tysięcy, 400 tysięcy, 300 tysięcy, 250, 300, 400 tysięcy, mniej więcej jest za jeden napad, gdzie naprawdę to jest mega sztosiwo, mega fajne sianko. I 3-4 takie napady i mamy już milion, tak, 3-4 napady mamy milion. Naprawdę bardzo opłacalny jest ten warsztat, bo wystarczy, że zrobimy sobie z 5 albo 6 takich napadów i mamy już ładną sumę na jakiś samochód albo na coś, więc to serio mega warto. Żadne tam napady na Kajo Perikach, dużo osób pisało, może i macie bańkę z kawałkiem w parę minut, ale to też musicie umieć to robić, musicie być zaawansowani. To jest, nie wiem, dla 5-6 rangi kupić kosatkę, zrobić parę napadów na Kajo Periko razem z przygotowaniami, naprawdę jest to bardzo męczące i bardzo słabe. Napad na Kajo Periko jest dosyć wymagający. Dużo osób w komentarzach pisało, że ja pieprzę głupoty, za przeproszeniem, i najlepiej robić napad na Kajo Periko. Spoko, kup kosatkę za prawie 2 bańki, czy tam nawet 2 z kawałkiem, nie pamiętam. Zrób przygotowania, które są bardzo wymagające. Zrób sam napad, to też jest sam sobie dosyć wymagający, jeżeli nie masz
poprawnie zrobionych tych przygotowań. A żeby zrobić poprawne przygotowania, musisz bardzo dużo poradników na YouTube obejrzeć, jesteś totalnym nowiakiem w GTA, że dopiero zacząłeś grać. Więc takie pieprzenie i lamentowanie naokoło trzeba iść, więc najlepsze to jest warsztat tuningu. Nie potrzebujecie levela do niego, nie potrzebujecie jakichś wymaganych rzeczy, jakichś tam, nie wiem, aut czy coś. Wystarczy, że będziecie mieli po prostu najtańszy salon, warsztat tych tuningów. Byle jakie auto, najlepiej Karim kurmy opancerzoną, gdyż to jest dosyć naprawdę sztosiwa auto, tak dla początkujących. I już możecie praktycznie, że od razu robić jakieś tam napady, gdzie macie ponad 200, 300, 400, nawet 500, 600, 700 tysięcy, a na premii macie nawet około bańki za jeden głupi napad, który robicie dosłownie w parę sekund. Jak widzicie, mamy tu chyba pierwsze przygotowanie, które trzeba zrobić, a tam to jest zawsze, to jest pierwsze, to jeszcze kupałem. Dobra. Nie wiem, czy będę nagrywać te pierwsze przygotowanie, zależy na czym to będzie, bo jeżeli to będzie udać na pasronek. Dobra, to mogę zrobić te pierwsze przygotowanie, mogę zrobić razem z wami i potem wam pokażę, jakie to są napady, za jakie są ceny, więc to nie jest jakoś tam trudne ani wymagające. Dobra, lecimy sobie. O, masz, dobra. W ogóle napiszcie w komentarzu, jak wam się podobają odcinki na komputerze, czy ciekawe one są, czy podoba wam się taka seria, czy nie wiem, ogólnie interesujące jest to. Bo jak dla mnie się dosyć fajnie to nagrywasz, to siwo takie ogólnie i dosyć fajnie, nie? Dużo jeszcze musicie mnie nauczyć, na przykład nie umiem latać helikopterem, jeszcze na PC-cie nie umiem latać opresorem, bo nie wiem, którym się leci do góry, którym do dołu. Więc jakbyście mogli też napisać w komentarzu, którym się lata opresorem, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Bo tutaj właśnie jeden z widzów mi nauczył właśnie, jak się na klawiaturze tańczy w GTA, capslockiem, nie wiedziałem. Więc serio, mega dzięki ci mordeczko, jeżeli uda mi się znaleźć twój komentarz, albo jeżeli będzie mi się chciało, to go wkleję gdzieś na ekranie w ramach podziękowania. A jeżeli nie, to ci po prostu dziękuję, wiesz o co chodzi, bo wiesz no. Czemu tu pociąg stoi? Zatrzymałem pociąg w GTA, dokonałem niemożliwego. Zatrzymałem pociąg w GTA. Ty, dokonałem niemożliwego, widzowie. Siema panowie. O kurde. No bez kurmy by było ciężko. Ty, dokonałem niemożliwego. O panie. Zatrzymałem pociąg w GTA. Kurde. O kurde, jeszcze dostałem shotguna na ryj. Dobra, tutaj bardzo łatwo można uciec, po prostu trzeba wjechać do tunelu. A nie, to nie jest taki zwykły tunel, lipa, gdzie jest? Trzeba znaleźć szybko jakiś tunel. A nie, jestem przy kanałach, dobra, w kanałach jest fajna miejscowa, gdzie można się schować. I ona jest tam, dobra. Trzeba wyprzedzić, dobra, niech on sobie przejdzie ten pociąg, a ja muszę znaleźć tą miejscowę, która jest ona gdzieś... tutaj? W ogóle możecie robić tak jak ja, bo pierwszą misję to chyba każdy ma taką samą, więc możecie nawet robić to, co ja teraz robię na odcinku, więc będzie wam nawet łatwiej, bo takie nie wiem, bo... Dobra, mamy tutaj tą miejscówę, ona jest dosłownie jakieś, nie wiem, 600-700 metrów od tego posterunku i wystarczy, że my tu stosiwowo sobie wjedziemy, dobra. I po prostu wyjedziemy trochę do przodu. Możecie jechać cały czas prosto, to wjedziecie nie wiadomo gdzie, ale ja na waszym miejscu bym nie jechał prosto. Ja się gdzieś tu schowam, potem się zawróci i się wyjedzie zaraz przy moim warsztacie. Chociaż możemy zaryzykować. Nie, dobra, nie będę ryzykować, nie jadę prosto. Jeszcze się gdzieś zgubię czy coś. Dobra, w takim pięknym miejscu możecie zostawić suba oraz łapę w górę, bo taki odcinek to jest dosyć coś nowego na moim kanale. Taki jak szybko zarobić w GTA 5 online, nie mają nic, taki poradnik dla początkujących, w którym sam biorę udział, nie? W którym nie tłumaczę i nie pokazuję wam, tylko sam biorę udział, nie? To jest dosyć konkretna akcja. Dobra. Dzień dobry. O. Niepotrzebnie strzelałem. Dobra, ta miejscówka jest na tyle zbugowana, że ten, że i tak zaraz mnie zgubią. Ogólnie oni czasem tu mogą wejść, więc nie czujcie się zapewnie, ale nie zawsze tu wchodzą, więc takie. Dobra, ja się może cofam do tych. Mi się... Nie, a no mówiłem, no. Coś się dłużej załadowało, bo oni zawsze tutaj gubią. Dobra, lecimy.
Dobra, mamy kilometr cały do dojechania, więc zajebiście. Dobra, więc super, super jest. Mamy niecały kilometr do dojechania. Lecimy sobie, o. Dobra. Mamy, dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj. Dobra, ryzykujemy skakaniem, dobra, zaryzykujemy, może się uda. No dobra, czasem się udaje. Czasem się widzowie udaje. Dobra, mamy wyjazd najbliższy. Tam był za nami, ale to było za daleko, więc wyjedziemy sobie tym, bo tu też z tego co dobrze widzę jest. Jest. Dobra, dobrze pamiętałem. O, to jest w ogóle ta miejscówka z serii A Fundusza, gdzie tą śmieciarkami dostarczamy do Rona. Kokę. Dobra, wyjeżdżamy sobie tutaj. Dobra. Tutaj macie nawet żywy dowód w odcinku, że wszystkie moje odcinki są prawdziwe, że nie jakieś wymyślone, albo coś jak zarzuca mi większość osób w komentarzu, że wszystkie moje poradniki nie działają. Jakby nie działały, sam bym teraz się nie wzbogacał na własnym poradniku, no bo nie oszukujmy się, jakby nie działały, no to wiecie, że dużo osób mi mówi, że na modmenu lecę, no to fajnie, modmenu na PS4. Fajnie, fajnie, dobra, fajnie, fajnie. W ogóle zauważyłem, że teraz bardzo dużo idiotycznych dzieci gra w GTA, takich, kurde, takich chamskich kidów, takich niewychowanych patusów, że... Nie wiem, nie wiem, gdzie tu są rodzice w ogóle, nie? Dobra, lecimy. Dobra, jest, oby nie było cutscenki. Oczywiście, że jest, bo to jak to GTA. W ogóle ta grafika jest przepiękna. O, już widzę, mamy napad za 170 tysięcy, za 185, za 160, tam 170, Jezu! To są sumy, po Jezu. Już wydzwaniają po mnie. To jest Mąka Basia YouTube, to jest Mąka Basia, ona mierzy te porcje na ciasto, ten YouTube, ona mierzy ten, porcje na ciasto, YouTube, ona mierzy porcje na ciasto. Ona tylko sprawdza, czy ciasto jest dobre. No, to widzicie, to jest zwykła mąka Basia YouTube. To jest mąka na ciasto, YouTubie, to jest mąka na ciasto. Ona tu tylko sprawdza, czy ta mąka się nadaje do ciasta. Bo to jest mąka, czy to jest pełnoziarnista, czy zbożowa. Da się to pominąć? Nie da się. Dobra, patrzcie, mamy tutaj pierwszy napad 170, drugi 180, kolejny 175. Jezuś! Piękne sumy, widzowie! Piękne sumy! Piękne, piękne, piękne sumy, widzowie! Pasowaliby do siebie. Bardzo ładna ta dziewczyna. Ciekawe czy dziewica. Znaczy co? Fajne Audi w ogóle. Dobra, więc patrzcie, tu mamy pierwszy napad 170 tysięcy, drugi napad 180 tysięcy. Więc to było na tyle w tym odcinku. O Jezu, 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 dobra. Ten profil lepszy, masz rację. Dobra widzowie, więc było na tyle w tym odcinku, więc zostawcie słupy w górę. Spełniłem jakby jeden największy punkt początkującego gracza, czyli kupiłem sobie warsztat ten tuningowy, gdzie mam te odblokowane te napady. Więc już w kolejnym odcinku będziemy robić te napady, będę wam pokazywać mniej więcej jak je szybko glitchować oraz przyspieszać. Więc jeżeli chcecie taki odcinek, to zostawcie suba oraz łapy w górę, wbijamy 150 łapek w górę, więc lecimy, bo jest daily na moim kanale. Trzymajcie się i cześć! A, zatańczę, bo już umiem. Siemano widzowie!